Hej, cześć, witaj na kanale Kucze Wrok i dzisiaj będę testować ciacho. Ciastka, jakie zakupiłem do testów, są trzy tak naprawdę. Pochodzą oczywiście z Biedronki, z racji tego, że mam najbliżej. Nie chce mi się chodzić do Lidla. To są ciastka niby amerykańskie. Jedne to są orzechowe w mlecznej czekoladzie. Tak to wygląda. A drugie to są kakaowe z nadzieniem o smaku brownie. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać, w sensie jak to się otwiera i tak dalej, i tak dalej. Moment. Ciastka te kosztują 3,69 w tym momencie, czyli mamy dzisiaj, który dzisiaj mamy? 8 lipiec. 8 lipca. Więc co? Otwieram. Standardowo. Wszystko w folii. Ale ładnie to wygląda. Coś takiego. Taka foremka. Jestem łasuchem, więc jakby no ciężko mi było. Ładnie pachną. Ciężko mi było przejść obok ciastek tak po prostu. To jest ciastko oblane w czekoladzie. W środku faktycznie ma takie brownie. Widać? O! Ciągnące się brownie. Dobra. Dobra, ale... to ciastko, które jest na dole, jest strasznie twarde. Takie twarde, kruche ciało po prostu. Widzę, że przy tym otwieraniu aparat, w sensie aparat, telefon jest za wysoko, trochę obniżę. To ma być słony karmel. Więc jestem ciekaw. Właśnie zapomniałem o składzie. To, że są to bomby chemiczne, to chyba nie muszę przypominać ani wspominać. Jest tutaj mąka pszenna, polewa o smaku mlecznym 27%, tłuszcze roślinny, olej palmowy, który jest szkodliwy, olej z ziarnem palmy, w zmiennych proporcjach. Mleko w proszku pełne, mleko opuszczone, emulgator.
Światło by się lepsze przydało. Emulgator lecytyny, soi i aromat. Nadzienie o smaku brownie 26%. Cukier, kakao o obniżonej zwartości tłuszczu. Tłuszcze roślinne, olej palmowy, znowu olej z ziaren palmy. W zmiennych proporcjach oczywiście, no bo nie powiedzą ile dokładnie. Olej rzepakowy, serwatka w proszku z mleka, emulgator lecytyny z soi, aromat. Tłuszcze roślinny, olej kokosowy, olej rzepakowy. W zmiennych proporcjach. Cukier, kakao 2%, syrop glukozowo-fruktozowy, substancja spulchniająca, węglan sodu, aromat, sól. No, tłuszczu to tutaj jest 31 gram na 100, także 31% tłuszczu, 56% węglowodanów, w tym 24% cukru. Mówię o procentach, dlatego że to jest na 100 gram wszystko podane. 6% białka, 3% błonnika i 0,4% soli. Także no, bomba witaminowa niezła. To jest oczywiście robione specjalnie dla Biedronki przez Spomet. Spółka jawna, Żywiecka. Żywiecka 13 z bielsko-białej. Opakowanie zawiera 12 sugerowanych porcji produktu. Opakowanie ma zawierać 210 gram produktu, czyli tych ciastek. A zobaczmy teraz kolejny smak. Myślałem, że są przeterminowane. W Biedronce to żadna nowość. Wygląda podobnie. Na dzień dobry. W kartoniku oczywiście jest pięknie zapakowana. Ja już je jadłem, kurczę. Myślałem, że to jest coś innego. Ale ja już jadłem te ciastka. Taka sama foremka. Też właśnie z takimi czterema kubkami. Te pierwsze są w białej czekoladzie, to są w mlecznej, czarnej czekoladzie. Te są lepsze. Tak uważam. Dlatego, że te mają jakby cały ten to ciastko twarde jest pokryte tym właśnie musem orzechowym. Czuję właśnie tutaj ten olej palmowy. A tam jest po prostu taka na środku, tak jak delicy, jakby na środku tego ciastka kruchego jest położona ta masa brownie i to wszystko. No to jest w całości. Zjem, bo myślę, że sobie. Albo nie, położę. Zjem sobie później. Firma robi dokładnie ta sama. Dla Jeronimo Martins. Mąka pszenna, czekolada mleczna,
Mleczna czekolada jest 27%. Cukier, mleko w proszku, pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, laktoza z mleka, serwatka w proszku z mleka, emulgator lecytyny z soi, pasta z orzechów arachidowych, prażonych 26%, czy 25%, oleje roślinne, kokosowy, rzepakowy, cukier, syrop glukozofruktozowy, aromat sól, substancje spróchniające, wygląd wodany sodu. Węglany amonu, barwnik, karotyny. Produkt może zawierać śladowe ilości jaj, nasion, sezamu i innych orzechów. Okej. Okay. Ma tutaj tłuszczu, oleju palmowego. A czuć taki właśnie, taki typowy posmak dla tego oleju. Może jakaś starsza partia była, którą wziąłem. Tu oczywiście na 100 gram jest 34, czyli 34% tłuszczu, w tym 19% kwasów nasyconych, kwasów tłuszczowych nasyconych. Węglowodany to 53%, w tym oczywiście cukry 32%, białko 7,8%, a sól 25%, czyli 1,4% to mało. Błonnik pokarmowy, o, tu jest błonnik, tutaj nie było tak, czyli w tych orzechowych, na tym, na etykiecie, tutaj nie, ale na etykiecie w Biedronce była informacja, że to są słone, słone orzeszki, taki smak. No tutaj jest błonnik, także brawo. Kwestia tylko, jak działają kwasy nasycone, kwasy tłuszczowe nasycone, bo tutaj jest ich mniej o 1%. Są bardziej tłuste te niż te, bo te mają 34, te mają 31 gram. Te są bardziej kaloryczne, mają 534 kilokalorie w 100 gramach. To dużo. Że te mają 534, a te mają 548. A co tu jeszcze? Te mają ogólnie zdrowsze chyba są te. Jeżeli coś słodkiego można, coś słodkiego, co jest bombą chemiczną, można nazwać zdrowszym, to zdecydowanie są te lepsze i w smaku, i są zdrowsze, bo te mają olej palmowy, te w składzie nie mają. No i co? To tyle z mojej strony. Dzięki za testowanko. Ja sobie pochrupię później. Najpierw schowam do lodówki. One najlepiej smakują takie schłodzone z lodówki. Poza tym nie mogę ich czuć, bo jak będę je wąchać, to po prostu zaczną do mnie mówić i będę musiał je zjeść. No, a tego bym nie chciał. Nie od razu. Także dzięki za dziś i do następnego vloga, czy jakiegoś tam vloga. No i do potem. Cześć.